Trójka, witajcie, w poniedziałek. Ja właśnie jadę na test na koronawirusa, ponieważ mój katar nadal się utrzymuje, a w sobotę do tego miałam okropny ból głowy wieczorem. Po prostu mi ją rozsadzało. Nie to, że to był taki zwykły ból, tylko po prostu czułam się tak, jakby miało mi rozedrzeć tą głowę na dwie części. I wziąłem tabletki, także powiedzmy ustąpiło, ale nie ustąpiło na tyle, żebym stwierdziła, że jestem już zdrowa. I wczoraj też właśnie czułam się jakoś tak byle jak, byle jak się czułam po prostu. Jakoś tak nie miałam za bardzo siły i stwierdziłam właśnie, że najwyższa pora powtórzyć, wykonać test na koronawirusa. Także dzisiaj zadzwoniłam do naszej pani doktor rodzinnej, dostałam skierowanie na ten test i teraz właśnie udajemy się na test do szpitala, także zobaczymy, jak to wygląda przy szpitalu. Także jestem zestresowana po raz drugi i to bardzo jestem zestresowana, trochę mam tutaj świeci promienie, ale to trudno. Bardzo jestem zestresowana, pić mi się okropnie chce, bo dostałam SMS-a właśnie, że nie mogę pić, jeść, myć zębów na minimum 2 godziny przed badaniem. I zobaczymy właśnie, czy wyjdzie, co wyjdzie, bo chcę, powiem Wam szczerze, być fair wobec tych wszystkich ludzi, no bo wiadomo, że ja mogę to jakoś lżej przechodzić, a ci wszyscy ludzie właśnie, z którymi gdzieś tam się spotkam, bo uznam właśnie, że jestem zdrowa, mogą to właśnie bardziej przejść, aniżeli ja, bo nie oprócz tego właśnie, że mam zatkany nos, ból głowy i taką wewnętrzną bezsilność, to gorączki nie mam, bo gorączkę sobie mierzyłam, także mam 36,2, gorączki nie mam. Kaszlę tylko ewentualnie wtedy, jeżeli czuję, że mam wyschnięte gardło. Jeżeli tego gardła nie mam wyschniętego, to nie kaszlę po prostu. Ale po tych wszystkich naczytaniach się i nasłuchaniach tego wszystkiego wkoło, stwierdziłam jednak właśnie, że trzeba po raz zrobić te testy. I zobaczyć, bo nie daj Boże właśnie wiadomo, że nie tylko ja roznoszę, ale dzieci, w sumie te dzieci oprócz angielskiego to nigdzie nie chodzą. Ale ci na ten angielski już nie pojedziemy. Napiszę do pani, że właśnie ja się testuję i na angielski nie jedziemy. Poczekamy na wyniki testu na to choróbsko. No ale mąż przecież też jest cały czas aktywny, więc to tak nie może być właśnie, że któryś z nas, nie daj Boże, będzie obcych ludzi zarażać. No bo to o to właśnie też chodzi, o tych wszystkich obcych ludzi. Chociaż ja wiem, zdaję sobie z tego sprawę, że do tej pory to ja już mogłem tych ludzi wszystkich pozarażać. No ale ja cały czas właśnie myślałam, że to są chore zatoki, na które ja właśnie od dłuższego czasu choruję i nawet leczyłam się laryngologicznie i no nic, zobaczymy właśnie, nie ma co gdybać, zobaczymy, jadę teraz i pewnie Wam to jeszcze pokażę, jak to wygląda pod szpitalem, na razie jadę, a już tutaj dojeżdżam do głównej drogi, więc muszę teraz się skupić nad jazdą, a nie nad gadaniem z Wami, a pogadać można było sobie właśnie tutaj z Wami w lasach. Dobra, także na razie tyle i widzimy się. Swear I won't forget this. Why do I regret this? In my mind reckless, thoughts are feeling endless. Sitting up, I'm breathless, anxiety's infectious. I feel so defenseless, betrayed and embarrassed. I hate being open, I hate being broken. I feel like an ocean filled up with emotion. Anger ain't a potion, rub it on like lotion. I can feel it soaking, reopen, the scars have awoken. I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath hold. Cause I can't move. No to jesteśmy, będziemy czekać chyba w tej kolejce, bo są przed nami 3 samochody, także zobaczymy, na czym to polega. Dobra. Ale tak ogólnie to dobrze się czuję, nic mi nie jest. Znaczy no dobrze. Oprócz tego kataru głowy i tego takiego wewnętrznego, nie wiem, może to bardziej przestrach jest już, aniżeli osłabienie, nie wiem, powiem Wam szczerze, nie wiem, wolę zrobić testy, aniżeli właśnie mieć potem wyrzuty sumienia, że nie zrobiłam testa i tyle ludzi zaraziłam, którym gdzieś tam mijałam, no wiecie o co chodzi, ale powiem Wam, że pić to mi się strasznie chce,
pierwsze co zrobię, to pojadę do domu i chyba, nie wiem, z litra wody od razu na raz wypiję. Dobra, to tyle na razie. Także to tak wygląda tutaj przy szpitalu. Myślałam, że to jakiś jest namiot, wiecie, ale to nie namiot, tylko jakiś taki budynek i tutaj chyba jakiś pan chodzi i zbiera jakieś informacje. Także zobaczymy, co tam z tego wszystkiego wyjdzie. Dobra, na razie. Bo ja się bardziej chyba stresuję, jeszcze bardziej i coraz bardziej się stresuję, wam powiem. Coraz bardziej. Wtedy tak się nie stresowałam, jak teraz się stresuję. Dobra. Dobra, i już jestem po. Także powiem wam, że z nosa delikatniej, a z gardła, no wiadomo, jak tam ktoś pycha wam patyk aż tam do końca samego, no to na taki odruch wymiotny jest. Ja to też zawsze mam taki odruch wymiotny, także tym razem też to tak było, ale to nie jest prawda, że tak jak to niektórzy opowiadają, że patyk długości aż do mózgu ci wkładają, to nie. Po prostu wkładają tam do gardzieli i stamtąd pobierają wymaz, ale to pewnie większość osób to i tak miała już testy, to wie mniej więcej o co chodzi, bo tutaj różności się nasłuchałam właśnie w sprawie też tego testowania, że jakieś żyłki do nosa wpychają cieniusieńkie, to jak, że ten, że właśnie ta żyłka to taka długa jest, że aż do mózgu, no to też nieprawda, bo to tylko delikatnie po nosie tutaj jest pobierane, a z gardła właśnie to znowu też słyszałam, że patyk taki długi, że aż do mózgu tym gardłem wkładają, to też gucio, prawda, bo patyk to wiadomo jak to do wymazu i do żadnego mózgu nic nie jest wciskane, znaczy nie wciskane, Boże, o czym ja mówię, nie jest do samego mózgu ten patyk wkładany, także wymaz pobrany, czekamy teraz na wyniki to chyba przyjdą SMS-em, tak jak ostatnio przyszły, tylko że wtedy przyszły o 23, a teraz coś pani rodzinna mówiła, że rano, także czekamy do rana na wyniki, no ale wiadomo, że ja to już jako to skierowanie dostałam, bo już raczej jestem objęta kwarantanną i nigdzie nie łażę. Wiadomo, że trzeba być odpowiedzialnym i w razie co nie dbać tylko o siebie, ale też i o otoczenie. No właśnie ja to potem bym się bardzo właśnie przejmowała tym, że sumienie by mi nie dawało tego, że pozarażałam ludzi, więc stwierdziłam jednak to tak, jak wam wcześniej mówiłam, że trzeba się stestować i mieć 100% pewność, że się nie jest, a poza tym, no nawet jak nie mam, to chcę mieć no jakiś antybiotyk dostać po prostu na te zatoki, bo to też jest już nie do zniesienia, ten ból zatok. Dobra, ja teraz już się skupiam na drodze, spadam do domu i trzeba tam posiedzieć w domu teraz. A ogólnie to mi się strasznie pić chce, w ogóle to chyba jesteście brudni. To znaczy tutaj kamera jest brudna, tak mi się coś wydaje, bo jakoś tak dziwnie widzę. No dobra, ale tu nic, może to tylko tak po prostu pod światło. Także jadę napić się wody i jakoś trzeba dalej brnąć w domu z tym dniem, zobaczyć. Ale chyba raczej to tak nic takiego nie będę robiła, bo przecież teraz będę miała stresa, że czekam na wyniki. Dobra, już nie przeciągając, bo muszę się skupić na drodze. Także na razie i do zobaczenia pewnie już na wyniku. Hejka, witajcie na moim pierwszym car vlogu, bo dzisiaj sobie pogadamy trochę z samochodu, bo tak jak wiecie, wczoraj się testowałam i wyniki były już wczoraj wieczorem, ale ja nie mogłam się zalogować, musiał mi pomóc mąż i dopiero to uczynił rano, także po wielkich trudach zalogowania się na tą ich platformę, zdrowie, coś tam, nie wiem nawet dokładnie co, to oczywiście wynik jest negatywny. I za co oczywiście jestem bardzo zadowolona, że nie mam tego cholerstwa. No nie jestem na to chora. I właśnie tutaj już dzisiaj, bo wczoraj była kwarantanna jednodniowa, także wczoraj była kwarantanna jednodniowa, dzisiaj kwarantanna jest już zdjęta, więc przywiozłam Antka na angielski. No i już by tak się nie kręcić w to i z powrotem, bo do sklepu i tak się nie wybieram, to stwierdziłam, że tutaj trochę z wami pogadam i wam jeszcze coś opowiem, jak to było dalej. Więc
No, przeczytałam ten wynik testu, że jest negatywny, no ale nie widziałam, bo w sumie nie pytałam pani rodzinnej, czy ja mam zadzwonić, powiedzieć jej, że wynik testu jest negatywny, czy nie. To się nie dogadałam w sumie wczoraj, ale stwierdziłam, że no w sumie ja to bardziej mi chodziło nie o testowanie się na koronawirusa, tylko jakieś leki na zatoki właśnie, żeby no ten ból i ten ucisk tutaj zatok czołowych ustąpił, bo mnie właśnie do tej zatoki czołowe bolą, a tutaj w koło nosa to tak tylko, tutaj to tak nie bardzo, bardziej tutaj te czołowe mnie bolą. No, no i zadzwoniłam oczywiście do lekarza, znaczy do lekarza, no do ośrodka naszego zdrowia zadzwoniłam, odebrała pani, no zadzwoniłam do tego ośrodka zdrowia, odebrała pani pielęgniarka i właśnie mówię do niej, że w sumie to nie wiem, czy ja miałam zadzwonić z tymi wynikami, czy nie, bo wczoraj mówię, nie dopytałam, na co pani pielęgniarka odpowiedziała, no ale my wiemy, że pani ma negatywny wynik i pyta się, i co chciałam. No przecież, no wiadomo, że jeżeli no oczywiście tutaj, no to ja tylko tak wiecie, żeby się tutaj na mnie nikt nie obrażał, bo ja tylko tak po prostu, no co wynikało z tej rozmowy, nie? No oczywiście, że do ośrodka zdrowia to się raczej dzwoni po to, że się potrzebuje jakiejś pomocy zdrowotnej, nie wiem, no leków na cokolwiek, nie? A nie chyba, żeby pogadać sobie o pogodzie, no bo raczej o pogodzie to można sobie pogadać, do koleżanki zadzwonić, słuchaj, u mnie jest świeci słońce, a u ciebie co się dzieje, no. Więc ja dzwoniąc do ośrodka zdrowia potrzebuję oczywiście leków, bo no ten katar, no też zresztą wiecie, że katar ja mam już od dłuższego czasu, no i sobotę właśnie, że ten ból był naprawdę wieczorem, bo w sobotę w dzień, jeszcze nie powiem, bo zrobiłam, co miałam zrobić, opiekłam drożdżówki, oczywiście film też jest nagrany, no tylko oczywiście czeka na montaż. I potem właśnie już wieczorem, to coraz mnie bardziej tak bolała ta głowa, po prostu no rozsadzało mnie, więc to też daje do myślenia, no wiadomo, że nie tylko jedna choroba jest na tym świecie, która się nazywa koronawirus. Tylko dla mnie, no to raczej wirusy wiadomo są, były. Ja wierzę, że jest koronawirus, wierzę, bo moja teściowa była chora, szwagier był chory na koronawirus, sąsiadka była chora, inne osoby też były chore na to świństwo, no to ja wierzę, że to jest, prawda? No, ale poza tym świństwem, to ja też uważam, że inne choroby na tym naszym świecie też jeszcze istnieją, więc nie zapominajmy też o innych ludziach, którzy też potrzebują pomocy z jakichś innych przyczyn, nie wiem, sercowych, rakowych, no przecież bardzo dużo też ludzi umiera i na raka, nie tylko na to. Więc ja właśnie już przestraszyłam się, bo nie widziałam właśnie, o co chodzi. No wiadomo, katar mam cały czas, bo mam cały czas zatkany nos, no i potrzebuję właśnie jakichś proszków na to, na rozrzedzenie tej wydzieliny nosowej, żeby to w końcu wszystko wyleciało, bo czuję też właśnie, że i tamtędy też spływa do gardła, no to jak będzie tamtędy spływać do gardła, no to wiadomo, że Monika zaraz, to znaczy, że zaraz zacznę kasłać, a jak zacznę kasłać, no to będzie albo suche, albo mokro, no to już bardziej będzie, tym bardziej będzie podejrzane, że to jest właśnie korona, bo przecież no ludzie też i kaszlą na to, nie? No. Więc to o to chodzi. No dobra, umówiłam się na tą teleporadę, która trwała, no to dzwoniłam się w końcu na tą teleporadę, porozmawiałam sobie z panią doktor, i dostałam, no ta rozmowa trwała około, nie wiem, 30 sekund, no bo pani doktor też powiedziała, że wynik jest negatywny, spytała się, co mi potrzeba, no to ja właśnie mówię, że chciałam właśnie jakieś leki, żeby mi to wydzielina wyleciała, no i przestała boleć głowa, oczywiście, nie? Powiem wam szczerze, że dając mi tą wczorajsze skierowanie, no to ja byłam święcie przekonana, że ja zostanę zaproszona. Nawet miałam taką cichą nadzieję, bo ja u lekarza też już dawno temu nie byłam, bo u lekarza byłam przed tą całą akcją z tą chorobą nową, co mamy. I ja byłam właśnie święcie przekonana, że jeżeli dała mi skierowanie, no to chcę najpierw zbadać to, czy mam koronawirusa i jeżeli się okaże właśnie, że koronawirusa nie mam, no to mnie zaprosi na jakieś badanie do ośrodka zdrowia. No ale na to badanie nie zostałam zaproszona, tylko miałam tyle porady. No oczywiście ja do nikogo nie mam żadnych tutaj pretensji, nie? Bo ja wiem, że lekarz też się boi, że ludzie mu naniosą jakiś inny chorób. No ale to nie o to chodzi, tylko o to chodzi właśnie, że poza koronawirusem mamy na świecie miliony innych chorób i ludzie umierają też na inne choroby, a nie tylko na tego nieszczęsnego koronawirusa.
Więc ja nie wiem, dlaczego właśnie inne choroby są zrzucane na jako takie dalszoplanowe, a pierwsza co, to tylko właśnie wszystko wkoło tego koronawirusa, bo koronawirus i koronawirus. No już po prostu mówię Wam, że mam też i serdecznie dosyć czasami włączenia tego telewizora i słuchania tego wszystkiego w koło. Teraz będą oczywiście nas szczepić na potęgę, bo do 10 maja, to też oczywiście wiecie, będą już praktycznie wszyscy mogli zgłosić się dobrowolnie na to szczepienie, o ile ja dobrze wszystko zrozumiałam, bo zrozumiałam z początku, co tak jakby myślałam, że to skierowanie takie będzie wystawione, nie? A dzisiaj właśnie dosłuchałam, że to nie skierowanie będzie, tylko że można się dobrowolnie zapisać na to szczepienie. No oczywiście ja na szczepienie tą AstraZeneca to też się mam wielkie obawy, bo ja mam gęstą krew i jeżeli faktycznie ta AstraZeneca doprowadza do zakrzepicy, no to ja z AstraZeneca na pewno się szczepiła nie będę, żeby właśnie nie powstał jakiś zator, bo jak powstanie zator, no to będzie śluz i pomoni. Także nie wiem, no nie wiem, bo dla mnie to szczepionka powinna być najpierw taka, a propos jeszcze szczepionki, to przebadana dobrze, a dopiero potem podawana ludziom. Bo też różne się tutaj rzeczy właśnie słyszy, że patrzę się, bo tutaj pies jest zamknięty, taki dość duży. Bo tutaj właśnie po mojemu to szczepionka powinna być bardzo dobrze przebadana, żeby była podana ludziom, a nie tak szczepionka wyprodukowana i masością wszystkich szczepią. No ale to też jest tylko moje zdanie. Jakie jest Wasze zdanie, to jest Wasze zdanie, prawda? No a ja właśnie w związku z tym, iż ja i moja siostra, na przykład ta młodsza, bo przecież ja mam młodsze rodzeństwo, to on ma, właśnie mamy gęstą krew i no my sobie nie wyobrażamy szczepienia właśnie AstraZeneca, żeby dostać zakrzepicy. Bo my jednak mamy dla kogo żyć, a nie tylko po to, żeby tutaj szczepić się i dostawać jakichś zatorów. Nie mam pojęcia, bo niby też i nie powoduje to zatorów ta szczepionka, no ale nie wiem, dobra. Także tak to się u mnie wczoraj właśnie działo. Dzisiaj mamy już wtorek, czekam na ten, bo jeszcze miał być właśnie ten, zapomniałam Wam powiedzieć, że ta recepta miała być wystawiona już, bo mam tą receptę, mam antybiotyk, osłonę oczywiście i jeszcze coś na zatoki. Także recepta miała być, no ale może tam pani doktor jest bardzo zarobiona, więc nie miała czasu jeszcze wypisać tej recepty i czekam właśnie na ten kod, żeby wykupić sobie te leki, a nie tylko jechać na paracetamolu. No i zobaczymy, czy mi, mam nadzieję, że te leki, które mi wypisała, ten antybiotyk i tak dalej, pomogą mi właśnie w tym wszystkim. No a na jakieś badania to trzeba będzie najwyżej iść prywatnie i się właśnie przebadać. Najwyżej prywatnie właśnie, a nie, bo nie liczę na to, że dostanę na fundusz jakieś teraz skierowanie na badania. Także trzeba będzie właśnie pomyśleć też i o jakichś badaniach właśnie, zobaczyć, czy wszystko okej. Dobra, trochę sobie pogadałam. 10 minut już tego mojego paplania było. Mam nadzieję, że filmu mi nie zablokują i że będzie mógł pójść taki film oczywiście i w internecie, a jak zablokują, to trudno. Ale to, co uważałam, to Wam powiedziałam. Na własnej skórze właśnie się przekonałam, jak to właśnie jest z teleporadą, bo ja pierwszy raz chyba... Pierwszy raz właśnie miałam taką zamówioną, pierwszy raz od początku pandemii, pierwszy raz miałam zamówioną teleporadę i wiem teraz, na czym polega właśnie teleporada. Także po mojemu właśnie powinni przyjmować też normalnie ludzi. Wiadomo, jak są pewnie jakieś tam bardzo obłożnie chore, no to pewnie ich przyjmują. Nie mam zielonego pojęcia, bo ja nie byłam właśnie zaproszona na taką wizytę. A na to właśnie liczyłam, że będę zaproszona do gabinetu na przebadanie nawet i z tym stetoskopem, że będę przebadana, no, posłucha tu czy tam. No niestety nic takiego nie było, tylko to, co pacjent powiedział, to ma przypisane na to leki i tak to właśnie wygląda. Nie wiem, jak to wygląda w innych krajach, ale u nas właśnie tak to wygląda. Dobra, pogadałam sobie trochę. Tak jak Wam mówiłam, mam nadzieję, że filmu mi nie zablokują i że będzie mógł pójść do edycji. Więc jeżeli Wam się taki dziwny car vlog podobał, to oczywiście proszę o tego kciuka w górę. Oczywiście serdecznie Was wszystkich pozdrawiam. Życzę Wam miłego dnia albo wieczoru i co? I do zobaczenia następnym razem.